Witam serdecznie. Zauważam, że często pytacie na streamach, na czym polega ten event, więc postanowiłem nagrać Wam taki krótki informacyjny filmik, do którego Was będę teraz yy, odsyłał. Słuchajcie, sprawa jest dość prosta. Robimy zamówienia zewnętrzne, tak zwane World of Tracks. Żeby zrobić pierwszą część eventu, musimy zrobić 10 zleceń z tych konkretnych miast z Pragi, z Mannheim, Stuttgart i tak dalej Berlin, Bremen, Kolonia. Jak sobie wejdziecie do gierki, u góry macie w menu głównym taki pasek. Rozwiniecie go sobie, macie tam tą samą listę. Szukacie ładunków z tą konkretną nazwą. Jeżeli zrobicie, pamiętajcie, zleconka nie mogą się powtarzać. Z tych 10 miast do któregoś miasta docelowego. Listę tego miasta macie Tutaj o, na stronie głównej. Teraz jest Ancona 28 marca. I to się co 3 dni zmienia. Poznań, Brusel, Oslo, Manchester. Są niektóre miasta z dodatku, niektóre miasta z podstawki. I chodzi o to, żeby zrobić 10 ładunków z konkretnych miast do któregoś z tych. Może być do Poznania 10 zleceń, a może być na przykład 5 do Poznania, a 5 do Le Mans. I jeżeli zrobicie tych 10 zleconek, to dostajecie czapeczkę taką. I potem mamy drugą część eventu. Jeżeli zrobicie jeszcze po jednym ładunku, do pięciu różnych, czyli możecie sobie potem zrobić, nie wiem, jeden do Budapesztu, jeden do Petersburga, jeden do Manchesteru, Oslo, M musi być ogólnie pięć różnych miast. Jeżeli dojedziecie do pięciu różnych miast po jednym ładunku, też tutaj z konkretnego miasta, to dostajecie takie malowanko, Jedną z trzech takich małych ciężarówek do postawienia wewnątrz kabiny i taki kubeczek. Ja na przykład właśnie przed chwilą na live skończyłem robić. E, skończyłem robić ten event i dowiozłem 10 zleceń, ale właśnie tam do, Paryż, do Paryża, do Bratysławy i tutaj o Anconę zahaczyliśmy, więc już mam tą drugą część. Sprawę skończoną, bo te, te trzy różne miasta mi już zaliczyły, mam trzy na pięć. Teraz wystarczy, że pojadę sobie po jednym zleconku jeszcze do, do dwóch różnych i będę miał już tą drugą część zrobioną i cały event będzie skończony. Słuchajcie, też się nie pali, bo jak zauważycie, mamy dopiero 3 maja ostatnie miasto Londyn. Także na spokojnie możecie to sobie ogarnąć. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Jeżeli. Mi się wydaje, że ja dobrze zrozumiałem ten event, bo na początku też go jakoś inaczej tam sobie zdefiniowałem. Wydaje mi się, że to jest ok, że na tym to polega, raczej na 100%. Mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości co po niektórych. Dzięki za uwagę, szerokości życzę i uważajcie, bo te miasta docelowe są zakorkowane. A i jeszcze jedna ważna rzecz. Można to robić na singlu. Można to robić na singlu. Więc to już od Was zależy, panowie, jak sobie to tam rozdysponujecie. Dziękuję za chwilę uwagi i szerokości.